Cześć, z tej strony Marek Pająk. Witam serdecznie na moim najnowszym teście, po raz pierwszy w wersji wideo. Jak widzicie, dzisiaj sceneria bardzo mroczna, wręcz wampiryczna, a to dlatego, ponieważ mamy do przetestowania ten oto instrument, wyglądający równie diabelsko, purpurowo. Jest to gitara marki Perez, limitowana wersja sygnatury gitarzysty zespołu Between Buried and Me, czyli Dustiego Waringa. Jak mówi producent, gitara została stworzona do destrukcji, no więc zobaczmy, czy zostanę zniszczony. Zapraszam serdecznie, za chwilę więcej szczegółów. Więc witamy po przerwie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o firmie, której w sumie za bardzo nie trzeba przedstawiać, ponieważ marka Perez jest znana na całym świecie, robi instrumenty naprawdę wysokiej jakości od wielu, wielu lat. Od dłuższego czasu można zauważyć, że Perez dosyć mocno wkracza w nowe trendy, stąd też skupia w swoim brandzie bardzo dużo nowych artystów, zwłaszcza z rynku metalowego. Między innymi takie osoby jak Mark Tremonti z Alter Bridge czy Mark Holcomb z The Periphery. Natomiast ten instrument jest to sygnatura gitarzysty zespołu Between Buried and Me, Dustiego Waringa. Sprawdziłem sobie zespół w internecie. Grają ogólnie pojętą muzykę metalową, stąd też myślę, że ten instrument może być bardzo popularny. Jeśli chodzi o budowę, ta gitara jest wykonana w technice bolt-on, czyli jest skręcana na cztery śruby. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, gitara jest w kolorze satynowym. Jest to purpurowy burst. Natomiast z tyłu mamy kolor czarny, również satynowy. Bardzo ładnie wygląda z tyłu deska, ponieważ widać strukturę drewna, jest zresztą też wyczuwalna. Gryf również z tyłu jest satynowy. Natomiast z przodu mamy bardzo ładny, jasny klon na podstronicy. Jeśli chodzi o deskę, jest ona zbudowana z tyłu z mahoniu, natomiast na froncie mamy płytę wierzchnią wykonaną z klonu. Jako element dodatkowy bardzo ładnie wygląda ten naturalny binding, który świetnie wpasowuje się w klonową podstronnicę. Główka to typowy kształt PRS-a, na którym mamy założone klucze blokowane Phase 3. Podobno są to bardzo lekkie klucze, dzięki czemu gitara nie ciąży w dół i mam nadzieję będzie dużo bardziej wygodniejsze, jeśli chodzi o granie na stojąco. Na klonowej podstronicy mamy nabite 24 progi, które swoim profilem przypominają troszeczkę kształt trapezu i nie są aż tak zaokrąglone jak w przypadku progów jumbo. Są również od nich troszeczkę węższe, natomiast są wystarczająco wysokie, dzięki czemu gra się dosyć wygodnie, bez zbytniego, nie wiem, kontaktu z podstronnicą. Ok, co my mamy tutaj na pokładzie? Przede wszystkim Floyd Rose, co jest dosyć bardzo rzadko spotykanym elementem, jeśli chodzi o takie marki jak PRS czy Gibson. Natomiast ponieważ jest to gitara metalowa, więc dobrej gitarze metalowej fajnie, jak są jakieś elementy ekspresji typu mostek Floyd Rose, tak? Do jakichś dive bombów czy sztucznych flażoletów. Jeśli chodzi o przetworniki, mamy dwa humbuckery marki Mojotone, model Devu Tomahawk. Podejrzewam, jest to również sygnatura Dustiego. Jest to hybryda pomiędzy magnesem ceramicznym oraz Alnico, co jakby ma przynosić korzyści z dwóch jakby różnych grup przetworników. Dalej przełącznik pięciopozycyjny, czyli
będziemy mieli rozszczepianie tutaj cewek. Zobaczymy, jak to działa za chwilę. Dwa potencjometry, głośność i ton. Warto zaznaczyć, bardzo lekko chodzą, czyli podejrzewam, że potencjometry typu speed, czyli z bardzo niskim oporem tarcia, co wiadomo, że w praktyce, jeśli chodzi o koncerty, jest bardzo istotną sprawą, ponieważ musimy szybko zakręcać instrument pomiędzy numerami, żeby nam nic tam nie zostawało. Także tutaj, jeśli chodzi o to, to jest ten ruch jest bardzo łatwy do wykonania. Nic tutaj nam nie zostaje, jak ono nie blokuje się. Ok, sprawdźmy sobie, jak instrument ten zachowuje się w praktyce. Przetestujemy sobie najpierw go na czystych barwach i no, oczywiście na mocnych dźwiękach. Jest mięsiście. Naprawdę, bardzo fajnie te przetworniki funkcjonują. Na początku, jak ogrywałem sobie gitarę przed nagraniem tego filmu, trochę przeszkadzała mi jedna rzecz, ponieważ mamy tutaj mostek Floyd Rose i z tyłu są sprężyny. A sprężyny mają to do tego, że lubią dzwonić. Dlatego też musiałem dokonać bardzo szybkiej modyfikacji, dzięki czemu teraz przy uderzeniu gitara po prostu już tak nie dzwoni. Bardzo krótko. Wcześniej było jak dzwony w kościele. Zobaczmy sobie ostatni kanał solówkowy, od razu pobawimy się przetwornikami. Okej.
Okej, czas na podsumowanie. Gitara PRS Dusty Waring CE to bardzo rzetelny i profesjonalny instrument dla każdego gitarzysty. Niezależnie, czy to jest gitarzysta metalowy, czy to jest gitarzysta rockowy. Jest to bardzo wygodny instrument, ponieważ mamy tutaj dosyć szczupły gryf, natomiast nie jest to tak mega, mega płaski gryf stylu Ibaneza, natomiast jest bardzo wygodny, świetnie się gra solówki, pasaże na tej gitarze. Generalnie ja nie jestem wielkim fanem takich zwykłych, standardowych kształtów, wiadomo, metal i tak dalej, to musi być pewnie fałka albo jakiś Warrior. Natomiast z tym instrumentem stałem, nagrywałem solówkę, nagrywałem podkłady i świetnie mi się grało. Naprawdę bardzo dobry balans jest w tej gitarze. Ona nie ucieka w ogóle w dół, co bardzo często w niektórych instrumentach się to pojawia, więc ta gitara po prostu stoi tak, jak być powinna. Mostek pracował bez zarzutu, trzymał strój bardzo dobrze, bo bawiliśmy się tutaj, zagrobiliśmy wiele dive bombów i jakichś innych rzeczy, czyli blokada funkcjonuje. No tak, te potencjometry to jednak zrobiły bardzo fajną robotę, ponieważ przy kilku podejściach zależało mi na szybkim otwieraniu i zamykaniu instrumentu, więc tutaj jakby sprawowały się w 100%. Trochę nie mogłem się przyzwyczaić do tego przełącznika w tym miejscu, natomiast przełącznik sprawował się bez zarzutu, sprawnie przełącza poszczególne pozycje. Czasami mi osobiście troszeczkę zanika ten dźwięk w tych drugich pozycjach i czwartej. Co do przetworników, to naprawdę bardzo fajnie się one odzywały, zwłaszcza na przesterowanych barwach. Co poza tym? Bardzo fajny kawałek gitary. Co do ceny, no z tego co sprawdziłem w internecie, w sklepach internetowych, no nie jest to tani instrument. Natomiast biorąc pod uwagę akcesoria, sprzęt, no i przede wszystkim jakość drewna w tej gitarze, no to jest to cena adekwatna. No bo wiadomo, że za instrumenty takich top klasy, a jest to niewątpliwie instrument klasy top, dlatego musi troszeczkę kosztować. Myślę, że zdecydowanie mógłbym polecić to każdemu profesjonalnemu gitarzyście, niezależnie czy ktoś jest fanem zespołu Between Buried and Me, czy nie. Natomiast jest to super maszyna do zmiażdżenia. Także mi bardzo przypadł do gustu. Myślę, że znajdzie swojego nabywcę. Tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. A teraz gramy.